Lato nie jest takim czasem, kiedy można się ubierać dowolnie, ale co prawda, no to nie znaczy, że mamy się ubierać dokładnie tak samo jak w porze zimowej. Dress code to jest dostosowanie swojego stroju. Oczywiście tutaj tych aspektów dress code'u jest mnóstwo, bo to jest i dostosowanie tego stroju do swojego stanowiska, i do pory dnia, i także do tego, czy to jest lato, czy to jest zima, również do tego, w jakiej korporacji się pracuje, to wszystko jeszcze połączone z tym, żeby było dostosowane do swojego wieku, urody i tak dalej, i tak dalej. I teraz bardzo istotna sprawa. Według etykiety biznesu, manager, czy kobieta, bizneswoman powinna być ubrana w taki strój, który można określić jako wizytowy, jeżeli mówimy tutaj o etykiecie towarzyskiej. A w biznesie to jest strój typu biznes. Dla mężczyzny jest to garnitur, biała koszula, krawat, a dla kobiety jest to garsonka, również koszula albo top ze spódnicą garsonka albo ze spodniami. Także to jest też taka możliwość. Ale to jest etykieta biznesu, która nie jest nadrzędna w stosunku do kultury korporacyjnej. Jeżeli ktoś pracuje w firmie, w której akurat nie ma takiego stroju obowiązującego, czy nawet jeżeli te zasady nie są pisane, wówczas taka osoba ubiera się dokładnie tak, jak to jest stosownie w swojej firmie, czyli kultura korporacyjna jest nadrzędna. I teraz, jeżeli menedżerowie ubierają się w strój typu business casual, czyli tu jest już nieco niższy szczebel tego stroju, bo najwyższy, ten nieformalny, no to jest właśnie biznes, typu biznes lub wizytowy. Nieformalny, czy nawet już pomijam półformalny. Natomiast prawie najniższy, bo najniższy to już jest casual albo w naszej nomenklaturze sportowy, czyli business casual bardzo często występuje, to jest to oczko wyżej, i wtedy konieczna jest marynarka. Może być już koszula sportowa, może być nawet t-shirt do tej marynarki, spodnie typu chinos, czy no, w najgorszym wypadku jeansy. I to będzie właściwy strój. Natomiast w związku z tym, że już jest ciepło, mimo że to jeszcze nie lato, niektórzy panowie popełniają przeróżne błędy. I te błędy to jest na przykład, jeżeli nie obowiązuje ten strój typu biznes, tylko właśnie jest ta sportowa elegancja, bardzo ciekawy strój, można tutaj się w ogóle wykazać swoim stylem, swoim smakiem, pięknym doborem kolorów. Tutaj zdarzają się błędy i taki częsty błąd to to, że mężczyzna zakłada koszulę taką, która ma charakter całkowicie wizytowy i ta koszula ma krótki rękawek. Ja uważam, że w ogóle tego na rynku nie powinno być. No wygląda się paskudnie w takim stroju, do tego marynarka zupełnie taka jak z garnituru. Drugi błąd to jest dobór butów. I no, czasami mężczyzna sobie pozwala na buty typu sandały czy jakieś mokasyny. I takie buty raczej, no, proszą się o to, żeby nie było tej skarpetki. No już sandały ze skarpetką wyglądają chyba najkoszmarniej z tych wszelkich błędów. Inne błędy, które można popełnić, czy to przez kobietę, czy przez mężczyznę w porze letniej, szczególnie jak jest bardzo gorąco, no to jest obnażanie swojego ciała, czyli rozpinanie koszuli, czy kobieta po prostu głęboki dekolt, bluzka czy sukienka, w ogóle bez rękawów, rękawków. Kobieta nie powinna w pracy mieć takiego stroju, w którym byłoby widać pachy po podniesieniu rąk, czyli przynajmniej ten krótki rękawek. Kobieta ma dużo więcej możliwości, bo nawet w tym stroju typu biznes, czyli najwyższy szczebel stroju biznesowego, pozwala na to, żeby strój był trzy ćwierci, czyli ten rękaw trzy ćwierci, czyli marynarka, sukienka, szmizjerka w dowolnym w sumie kroju, byle była skromna, elegancka i myślę, że to najważniejsze.